punktu trzeciego porządku obrad to jest punktu trzeciego zmiana na liście zadań priorytetowych na rok 2014, druk numer 269. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie zmiany na liście zadań priorytetowych na rok 2014. Paragraf pierwszy. Zmniejsza się kwotę na zadanie pod nazwą pomoc społeczna w myśli gronie dla dzieci z rodzin potrzebujących do kwoty 5000 zł. Paragraf drugi. Pozostałą kwotę w wysokości 6000 zł przeznacza się na nowe zadania pod nazwą pomoc społeczna, czyli zakup leków dla osób starszych i niepełnosprawnych. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. O zmianę na liście zadań powierzonych w wymienionym zakresie zwrócił się MOPS w Krakowie. Czy pani wiceprzewodnicząca, aby coś dodać? Szanowni państwo, zmieniła się troszkę sytuacja, jeżeli chodzi o proporcje seniorów i dzieci. W związku z tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wystosował do nas pismo z prośbą o dokonanie tej korekty i uzasadniał tym. Liczba rodzin zamieszkałych na terenie dzielnicy 6 z uwzględnieniem dzieci w wieku szkolnym oraz osób starszych przedstawia się następująco. Dzieci w wieku od 8 do 17 lat 1868 osób. Osoby starsze powyżej 60 roku życia 6943 osoby. Dotychczas w 2013 roku z pomocą filii numer 2 MOC skorzystało 38 dzieci w wieku od 8 do 17, przepraszam, do 17 lat oraz 94 osoby starsze powyżej 60 roku życia. Z powyższych danych wynika, że w dzielnicy 6 jest zdecydowanie większa liczba osób starszych potrzebujących pomocy niż dzieci. Ja chciałabym może jeszcze uzupełnić o tyle, że zgodnie z informacją z GUS-u na 31.02.2012 w ogóle w Krakowie, przyjmując jako 759 tysięcy mieszkańców, to seniorów mamy 153 079, a dzieci do 18 roku życia tylko 116 587. 65% to są osoby, nazwijmy to, reprodukcyjnych, więc widzimy, jak ta sytuacja się zmienia. Dziękuję. Dziękuję. Opinia Komisji Zdrowia Społecznego? Pozytywna. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Czy chciałbym sobie zabrać głos? Bardzo proszę. Proszę państwa, ja bym chciał troszkę stanąć w obronie dzieci. Znaczy, tak jak na komisji wspominałem, trochę jestem rozdarty. Dlatego, że tak, zdejmujemy 5000 zł z kolonii dla dzieci. Nie popieram się tej statystyką, których osób jest więcej, których mniej, bo to w zasadzie rzecz jest drugorzędna. Raczej bym się zajmował tym, jakie są potrzeby. Komu i jak trzeba pomóc. Chcę państwu powiedzieć tak, że czytałem kiedyś sprawozdanie z takich właśnie kolonii dla dzieci. Otóż te kolonie są zorganizowane w ten sposób, że są tam dzieci z rodzin uboższych czy niewydolnych, powiedzmy wychowawczo, ale na tych koloniach przeprowadza się na przykład szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na tych koloniach przeprowadza się na przykład, policja przeprowadza tego typu zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli generalnie rzecz biorąc, te kolonie spełniają oprócz tej funkcji społecznej, że dzieci mogą wypocząć z akurat te dzieci, które w normalnym trybie nie wyjechałyby prawdopodobnie na kolonie, to oprócz tego tam przekazywana jest im pewna wiedza, którą potem mają szansę sprawdzić i wykorzystać w normalnym życiu. I to jest jedna rzecz. Teraz jeśli chodzi o zakup leków, no wydaje się, że również tutaj ten wydatek jest jak najbardziej celowy. Też nie podpieram się statystyką, raczej chodziłoby o to, że każdy mieszkaniec gminy, który popadł w niedostatek, a wiem, że takich osób jest sporo, ma prawo oczekiwać, że jego wspólnota, czyli gmina, pomoże w tym zakresie. Tylko proszę państwa, trochę mnie dziwi, że zdejmujemy te pieniądze z jednego zadania, które jest moim zdaniem zasadne, bardzo potrzebne i przekazujemy na równie potrzebne zadanie, ale przeznaczamy również pieniądze na takie rzeczy jak wycieczki, gdzie nie ma kryterium zasobności portfela, gdzie nie ma kryterium dochodowego.
I jakby przed panami tam idzie większa kwota na organizację wycieczek na przykład niż na te leki czy na te kolonie dla dzieci. I dlatego uważam, że tu jest jakiś mały zgrzyt. I wydaje mi się, że to niezbyt rozsądne, aby tak właśnie gospodarować funduszami podatnika w sumie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze w sprawie? Znaczy ja się zastanawiam tylko, czym kierował się MOPS, może znamy taką odpowiedź przy prośbie o przesunięcie tych środków. Jeszcze ktoś chciałby? Zamykam dyskusję nad tym punktem. Bardzo proszę referenta o udzielenie odpowiedzi. Szanowni Państwo, MOPS kierował się tym, ile ma osób podopiecznych. Ile ma osób podopiecznych, znając potrzeby osób podopiecznych, ponieważ osoby, które korzystają z pomocy MOPS-u, muszą spełniać określone kryteria. Ponieważ nie są to jednorazowa, nie jest to jednorazowa pomoc, te osoby są objęte pomocą MOPS-u zazwyczaj przez dłuższy okres czasu. Znając ich potrzeby, MOPS wystąpił z taką propozycją. Jeżeli chodzi o dzieci, rozmawiając z panią kierownik filii, pozyskałem informację, że już w roku 2012 mieli problem, żeby skonsumować, że tak powiem, całość kwoty, która została przeznaczona. Ponieważ pomimo tego, że rodzice mają możliwość wyboru nawet wakacji organizowanych przez kogoś i wysłania na te wakacje dzieci, to jednak dzieci nie chcą uczestniczyć w tym. I w tym jest problem. Nie problem jest w tym, że dużo czy mało pieniędzy, tylko problem w tym, że dzieci nie chcą korzystać z tych wakacji w ogóle, pomimo tego, że rodzice mają możliwość doboru i skorzystania z takiego organizatora, jakiego by chcieli. Natomiast wiadomo, że wszyscy podopieczni, tak jak dzieci, czyli rodziny posiadające dzieci do 18 roku życia, jak i seniorzy, muszą spełniać określone kryteria, chcąc liczyć na pomoc MOPS-u. Dziękuję. Kończymy obrady nad tą sprawą i przystępujemy do głosowania. Panie Łukaszu, bardzo proszę przygotować się do przyjęcia głosu. Kto z pań i panów jest za podjęciem tej uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana Łukasza pójdzie. Jeszcze raz podniesienie i powtórne przeniesienie i potrzymanie dużego. 15. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Ktoś nie brał udziału w głosowaniu? Pan Szanowni Państwo, na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy 6 przyjęła uchwałę.